Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Magnus Failor. Ogólnie gry serii Magnus mają cztery gry, które oczywiście sobie raczej ogramy. To w sumie dużo zależy od tego, jak wejdzie nam pierwsza część, aczkolwiek no, liczę na to, że jednak wejdzie. No i moi drodzy, jesteśmy tutaj dziwną osobą, która przeszukuje radio w poszukiwaniu, no właśnie, ludzi, bo zostaliśmy jakoś odizolowani od całego świata. Tak naprawdę oprócz tego, co wam powiedziałem w tej chwili o grze, nie wiem nic. Oprócz tego, że ma język polski, bo chyba w ogóle polskich twórców. I no, chyba to tyle. I dlatego, moi drodzy, nawet nie będę zbytnio przedłużał. Myślę, że nie możemy sobie... A, musimy w ten sposób zrobić, okej. Okay. Zobaczmy sobie w opcje, że tu też zbytnio nic nie ma. Ciekawe menu. Nie powiem, ciekawe bardzo menu. I resztę wam, moi drodzy, wszystko powiem już w trakcie rozgrywki. O, coś tu może być? Nie, chyba nie. Dobra, nowa gra. Przytywanie. Odkąd tylko pamiętam, zawsze towarzyszyło mi przeczucie, że istnieje coś więcej. Jedną z moich pasji jest odbieranie sygnałów ze stacji radiowych, nadających zakodowane treści. Pewnego dnia, kiedy przeczesywałem częstotliwości w poszukiwaniu sygnału, stało się coś niezwykłego. Odebrałem tajemniczą i pozornie niezrozumiałą wiadomość. Nagle zakodowany język uwolnił ukrytą treść. Zrozumiałem ją. Uderzyła mnie jej moc. Postanowiłem wyruszyć w drogę, aby odnaleźć nadawcę. Załapałem, okej. Okay. Tryb widoku, ekwipunek, poruszanie się, przycisk akcji oraz opcje gry. No właśnie, jak widzicie, gra jest w ciekawym stylu graficznym. Niby 3D, ale jednak nie. Dobra, mamy to. Mamy to, załapaliśmy. Kim my tu w sumie jesteśmy? Mamy jakąś liczbę 14 na masce. W ogóle to trochę wygląda jak maska spawalnicza. Nie wiem, czy zauważyliście. Okej, okay, zapisz grę, tryb kamery normalny. O, ortograficzny. Nie wiem, co to w sumie ma za znaczenie. Jakie to ma znaczenie? Mamy tutaj, widzę, że tryb akcji. Trochę tego nie rozumiem, czyli jednak nie załapałem. Czy mi się coś tutaj pokaże? To oko dziwnie mryga. Nie wiem, czy zauważyliście. Aha, okej. Okay. W ten sposób wygląda. Użyj. A, to jest chyba nasze radio, z tego co rozumiem. Z tym radiem jeszcze nic nie możemy zrobić. W ogóle nie wiem dlaczego, ale bardzo przypomina mi to Darkwood. W sumie nawet no, nie ma podstawy, żeby nazywać to jakąś, nie wiem, podobizną Darkwooda. Może tylko kamera delikatnie. Ale też nie, też nie. No i moi drodzy, co ogólnie z tymi seriami? Bo ja wam mówiłem, że od maja, nie od maja, od czerwca już powinienem mieć ogólnie ten remont z głowy. No niestety jeszcze nie. Okazało się, że doszło mi sporo rzeczy do zrobienia. Więc no, niestety liczę na to, że naprawdę niedługo skończę. Ale niestety jeszcze musicie wytrzymać. Dużo nie zostało. A jeżeli chodzi o gry typu Lorette i tak dalej, to niestety, ale no muszę też pogrzebać w mikrofonie, bo w tym formacie spieprzył mi się całkowicie mikrofon i wy to nawet słyszycie. Słyszycie, że jest zupełnie inny dźwięk. I mi to osobiście przeszkadza. Nie mogę się wziąć do nagrywania Lorelei na przykład, bo miałem wcześniej naprawdę świetnie ustawiony mikro. Nie wiem czemu to się rozwaliło wszystko. Mimo, że miałem zapisane niby te ustawienia, no to niestety, ale wszystko szlak trafił. Dobra. Czy nam tu coś wykrywa? Bo to jak na razie jest trochę lipa, powiem wam osobiście. Nie wiem, może to kamera? Ta kamera jest chyba lepsza. Trochę nie rozumiem,
tej lubki tutaj, bo mamy niby na auto ustawione. A, to jest oddalenie, okej. Okej, to zrozumiałem teraz. O, tego nie widziałem. To, że musimy podejść w odpowiednim miejscu. Odliczanie było? Dobrze mi się wydawało. Tak to trochę brzmiało, jakieś odliczanie. Trochę tak to brzmiało. No właśnie, więc no na pewno możecie się doczekać. Czy doczekać się na pewno kontynuacji Lorelai i Loretty? Tak samo doczekać się kontynuacji Shipwreck 64. Czy to było tutaj? Czy było? Zabierz. Mamy plecak, okej. Ale no nie rozumiem, co to jest. To było to samo co i tu. Ale tu nic nie mamy. Tu nic nie mamy. To jest jakieś łóżko. Mówcie co chcecie, ale trochę nie rozumiem tego UI. Myślnik. Mamy jakieś kontenery. Zobacz. Teraz nie wiem, czy musimy to oglądać, czy nie. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Widzę, kojarzę tą nutkę. Dosyć popularna. I po prostu sobie posłuchaliśmy. Nasza postać chyba delikatnie zwolniła. No dobra, wyjdźmy w takim razie stąd. Zobaczmy, co jest na dworze. Wow. Teraz nie wiem, czy mam wszystko, co mieć powinienem. Jak ja mam do tego wszystkiego podchodzić i sprawdzać, to trochę lipa. O, było, zobacz. Teraz nie wiem, czy ja tu wziąłem. Tak. Rysunek, narysowany wzór, 319432. Co mi to przypomina? To mi przypomina... To chyba nie jest czwórka nawet. To mi przypomina Sudoku. To mi bardzo przypomina Sudoku. Dobra, tutaj nic więcej nie ma. Ten kamyczek jakoś dziwnie wygląda? Nie, też nie. Też nie. Teraz idziemy na wschód. Mamy jakieś ruiny. Ale właśnie, czym my w ogóle jesteśmy? To jest dobre pytanie. Bo my sobie tak tutaj podróżujemy. Ja widzę, że to jest delikatnie jakieś takie post-apo? Wejdź. To urządzenie wygląda na uszkodzone. Kable zostały pogryzione. Okej, okay, mamy śrubokręt. Mamy śrubokręt. To też sobie weźmiemy. Zobaczmy w ogóle, co to jest. Woda. Woda w butli. Mały śrubokręt, przydatny przy ustawieniu głowicy komputerowej. O, no tak, głowica to się ustawiało. Pozdro dla starszych widzów. To było w Atari czy w Amidze? Kurde, już nie pamiętam. Chyba w Atari. W Atari się ustawiało tą głowicę. Drzwi są zamknięte, nie wejdę. Kurde, nie chcę głupoty powiedzieć, bo już naprawdę nie pamiętam. Tak stary sprzęt. A gdzieś chyba mam Atari jeszcze, z jedną na strychu. Gdzieś mi tam u rodziców jeszcze koczuję. Nie pamiętam dokładnie gdzie. Tak samo Pegasusy i tym podobne. Boże, ja tylko sprzętu miałem. A teraz zaczął handheldy i tyle. Mam wszystkie gry na miejscu. Wow. Ale podskoczyło.
Widzę, że tu będziemy mieć troszeczkę więcej zwiedzania. O, jest jakiś samochód. To tylko stara, zdezelowana ciężarówka. Bo coś nie będzie. Mixtape. Nie mamy miejsca chyba. A nie mamy. Dziwnym trafem zresetowała się muzyka. Kaseta. Nośnik danych komputerowych. O, maska. Kabelki. Te kable mogły się przydać w elektrowni. Mamy też i ule. Dobra, to też sobie weźmiemy. Co my tu mamy? Zobacz. Zobaczcie, że naprawdę jest jakiś post-apo. Bardzo podobny osobnik do nas. Tu jest 14, tu jest 7. Chociaż nie. Tutaj, z tego co widzę, to są chyba elementy pogrupowane. To nie jest numerek, stricte 7. Otwórz. Co to jest? Dobra, miedziane kable zasilające. Ramka pszczelarska, ramka zawierająca węze? Biprocesor. Birocesor, przepraszam. Birocesor taktowanie 8 biherców. Ciekawie. Świetny procek. 8 biherców. W ogóle, moi drodzy, jak ostatnio sobie myślałem, że być może skoro przeszliśmy planet Craftera, no to bliską grą właśnie do Planet Craftera może być Subnautica. I teraz pytanie do was, czy chcielibyście zobaczyć Subnauticę plus Subnauticę na przykład Below Zero? O, to może nie być głupie. To może nie być głupie, moglibyśmy sobie jakoś w to zagrać i przejść przy okazji. Bo akurat takie survivale to ja lubię. Z pewnością się niedługo również pokażę Noita. Bo tak jak wam powiedziałem, do czasu aż nie zakończę tego remontu. A to może jeszcze potrwać ze 2 tygodnie. Lekką ręką ze 2 tygodnie. No, nie ruszymy gier takich stricte tłumaczonych. W ogóle coś jest. Nie ma to jak w domu. To jest nasze. O. No dobra. To wiecie co, przejdźmy się na dół. Bo tu był ten domek z tymi kabrami. Tu w ogóle studnia jest. Ło. Zejdź. Co to jest? Jakiś miecz? Co to jest? No 3-2-1 Teopolos. Ilos. Teopilos. Miaciel Boga. To wygląda jak jakiś miecz. Dobra, to była ta ciężarówka. Dobrze, że on coś tam sobie opowiada przy okazji, bo no wiadomo. Czasem moglibyśmy się delikatnie pogubić, ale tak, tutaj bym chciał znów sobie wejść. Mamy te kable zasilające, tak? Być może to nam w jakiś sposób pomoże. Dobra, to urządzenie wygląda na uszkodzone. Ja bym dał to. Dał mi procesor. Nie jestem specjalistą, ale dwie rzeczy raczej nie zadziałają razem. Te dwie rzeczy, przepraszam. Nie ma takiej opcji. Próbowałeś kiedyś przepchnąć wielobłąda przez ucho igielne? Jeszcze jakieś mądre pomysły? No nie. Dobra, ale to już wiemy, że tutaj jest potrzebny ten kabel. I wygląda na to, że jeszcze potrzebujemy jednych kabli. Wiecie co, pójdziemy wzdłuż tych przewodów u góry. Chociaż widzę, że nie bardzo. Już tutaj nie pójdziemy. Bo tu się kable skończyły. Tu się kable skończyły. Zobacz. Tu też coś mamy. Ej. Co?
Mam pomysł. Widzę, że tutaj potrzebujemy tego miecza, tak? To ten miecz mamy. Ten miecz jest. Ale być może my potrzebujemy śrubokręta. Może nie potrzebujemy innych kabli. My potrzebujemy tylko i wyłącznie śrubokręta, żeby to jakoś wkręcić. No, tak by mi się wydawało. Spróbujmy. Idę na zakład, że lubisz folię bąbelkową. Uwielbiam. Czyli jednak nie. Czyli szukamy dalej. Chodzi na to, że szukamy dalej. Czy my mamy coś, co może symbolizować A? Chyba nie. Ale dzięki temu, że tutaj sobie to ogarnęliśmy, już wiemy mniej więcej, jak działa UI. Przynajmniej teraz już wiemy, jak działa UI. Problem ma tutaj dziwne symbole. Jakieś butelki. Trawka, co to jest? Nic, naprawdę? Kurde, się spodziewałem nie wiadomo czego. Ja tu się spodziewałem nie wiadomo czego. To jest ta ciężarówka? Nie. To było zamknięte. Tak. To było zamknięte. Tu nie było żadnego dostępu. Być może niegłupim pomysłem byłoby się cofnąć do bazy i odsłuchać tego tape'a. Bo jakiegoś tam tape'a mamy. To było tutaj. Ale wiecie co, na zachodzie jeszcze było jakieś przejście, którym teoretycznie nie byliśmy. To było to właśnie łóżko. Dostaliśmy też tą kartkę z tymi zapisami, co powiedziałem, że to mi przypomina sudoku, tak? No właśnie, tylko co dalej? Nawet my tego nie mamy gdzie użyć w teorii. W teorii nawet nie ma gdzie tego użyć. To nie wiem, czy muzyka nie jest delikatnie za cicho. No dobra, chcemy, że będziecie mieć jeden odcinek tylko i wyłącznie z moim dźwiękiem. Z moim pięknym, cudownym głosem. Wiem, że go kochacie. To bardzo co po niektórzy. Dobra, nie ma tak w domu. Wydaje mi się, że też mogłem coś tutaj pochrzanić. O właśnie, otwórz. Mamy też jakieś inne rzeczorki. Ja tak myślałem, że tutaj w większości mogłem pojebać. Tu mnie nawet chyba nie było. Tu byłem? Patrzyłem? Tu patrzyłem. Dobra, tylko tak, tutaj widzę, że mamy odtwarzacz kaset, tak? I. Mamy również kasetę. I mamy głowicę, tak. Data City? To pochodzi o głowicę, okej. Okay. Trochę nie wiem, na czym to polega. Nie wiem, gdzie to poleciało. Loading. Commodore 64. Dobra, bunker code 0407. 0407. Ja sobie tutaj F12 zrobię screena. Okej. Okay. Co to jest? Hełm. Mój stary, poczciwy hełm. Haczyk. Haczyk na grube ryby. To czy my coś możemy tu połączyć? To jest dobre pytanie. No niezbyt. No niezbyt. Kurde, znaczy ja tego nie widziałem, że ja nie umiem tego obsługiwać, naprawdę? Chodziłem tutaj, to się nie chciało otworzyć. No zobaczcie, no kurde. No wcześniej to nie działało, na pewno.
Odtwarzacz OGG. Klasyczny odtwarzacz plików dźwiękowych popularnego formatu OGG. To jest ten format z Minecrafta. Rozgwiazda, po prostu rozgwiazda. OGG, Boże, ile ja się tego nakonwertowałem. Ile ja się tego w życiu nakonwertowałem. Tu nic. Tu była ta... Ta figurka. Nie figurka, to się nazywa jakoś. Otwórz. Mamy też klucze. No zobaczcie, no kurde, ja tu chodziłem, patrzyłem i to naprawdę nie działało. Czy może to nie działało dlatego, że nie miałem pytaka? No to by miało sens wtedy. Chyba po prostu musiałem mieć plecak. Na kichanie bierze. Dobra, tu nic. Tu w szafce coś może być. Też nie. Też nie. Ale w miarę tak czystawo tutaj, powiem wam szczerze. W miarę czystawo. Mamy duct tape'a. Mamy duct tape'a. No dobra, teraz mamy jakieś inne w sumie możliwości interakcji. Zobaczmy w ogóle, co my tu jeszcze mamy. Mamy rozgwiazdę, mamy klucze. Klucze do mojego domu. Okej. Okay. Ziarenko. Małe, pozornie nic nie znaczące ziarenko sykomory. Taśma izolacyjna. Też nie izoluje od wysokich napięć. Już wiemy, do czego ta taśma izolacyjna będzie nam potrzebna. Przynajmniej ja już doskonale o tym wiem, do czego ona będzie nam potrzebna. Czyli robię zcięcia, to nie Shiro. Standardowo. Ale już wracamy sobie, moi kochani. Oczywiście idziemy zaizolować te przewody. Tylko właśnie, tu drzwi zamknięte, tak? A czy możemy na przykład włożyć sobie te klucze? Ja troszeczkę za daleko poleciałem. Do pewnego momentu było to nawet zabawne. Czyli nie. Czyli nasze klucze do domu nie pasują do tych kluczy, do tego zamka tutaj. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Ciekawe, czy w ogóle możemy przejść na przykład tędy? A nie, musimy po rampie wchodzić. Okej. Okay. To już przegryzione. No teraz nie boli, bo mamy taśmę izolacyjną. To urządzenie działa poprawnie. No dobra. Tylko co nam to dało dalej? Tu nic nie widać. Tu nic nie widać. To nam to dało, że to urządzenie działa poprawnie. Przejdźmy się może po tych kablach w końcu, co? Tu idą kable. Tu jest jakaś skrzynka. To idzie tutaj na górę. Czy my byliśmy tutaj na górze? To jest dobre pytanie. Nie byliśmy. Tu jest jakiś bunkier. Ja rozumiem, że do tego bunkra byśmy nawet nie weszli z tego powodu, że tu nie było zasilania. 2, 2, 2, 2. Error. Okej, okay. Czyli nie ma opcji. Ja tu mam gdzieś ten kod zapisany. Oczywiście na Steamie. Wyświetlę serwery. Nie, bla, bla, bla. Zrzuty ekranu. I tutaj kod był 0407. 0407. Enter. No i działa. To jest to. Mamy jakiś bunkier. Paleciaki. Oprócz tego nie ma nic. Wtaczka nas nie interesuje, naprawdę. Towe. Jarbu panik, not sinking. Nie można zamontować ruta. Okej. Okay. To możemy włączać i wyłączać. Mamy jakieś dziwne kody. Chcę wyłączyć w ogóle tak całkowicie. Zobacz. Dziwny rysunek. No dobra, to coś jest. A, to była winda. Szukaj.
Mam jakieś dziwne rysopisy. Zobacz, kolejne. To jest jakaś woda. Nie, to jest doniczka. Ej, no to mamy to. Mamy wodę. Ziarno rozpoczyna rozwój w ciemnościach ziemi. Coś sobie rośnie. Okej. Tylko co mi to dało? Mam jakiś dziwny kod. Tu jest w ogóle jakiś hacz. Hacz, którego się nie da podnieść. Tu też nic. Tu są te dziwne rzeczy. To jest międzynarodowym komputerem technologicznym korporacyjnym. Wynaleziony 5 stycznia 2015 przez dwóch braci w Polsce. SOW przed sprzedaniem takiego militarnym był po prostu studiem game developerskim. Ciekawe. Wytyszek. No dobra, no ale to wyłączyłem wszystko. Myślę, że to się da wyłączyć. Ale nic kurde z tym się nie idzie jakoś ogarnąć. To jest dziwne. Dobra, ale to my zdobyliśmy. Kartka. Stary grecki papirus. 1391. O Boże, jak ja nienawidzę takich piktogramów dziwnych. Ich symboli. To co to jest? Ej, zobaczcie co jest tutaj. Możemy sobie muzykę zmieniać, wow. Szydło. Solidne szewskie szydło. To nie jest wytrych, to jest szydło. Beata szydło. No dobra, mamy tutaj trzy znaki. Trzy znaki, a tak naprawdę tutaj wszędzie jest chyba po cztery. No nie, nie jest wszędzie po cztery. Jedyne to, co to jest po trzy, to jest to. Czyli Z, delta, H. Jaka delta? To nie jest kurwa delta. To jest omega. Z, omega, H. O, było. O, właśnie. To było dosyć easy, otworzyłem się hatch. Zejdź. Mamy serce. Muszę zobaczyć przez sekundę i dupa. O, taki telegram się tu jeszcze odpalił, okej. Okay. Serce. Serce istoty ludzkiej. Telegram. Witam, już prawie zaczynam. 2020 Telegram. Telegram contain the following order named. Ciekawe. Zobacz, czy to jest komputer. O nie. Ej, to jest dziwne. Myślałem, że to będzie kolejny komputer, który da się zresetować, ale nie. Dostaliśmy tylko i wyłącznie serce stąd. A co nam to serce w sumie daje? My widzieliśmy gdzieś miejsce, w którym było potrzebne to serce. Właśnie niezbyt. Właśnie niezbyt. Już brałem to szydło chyba, tak? O, no dobra. W takim razie, no tutaj mieliśmy to ziarno, tak? No powiedzieć, że na razie skończyliśmy tutaj ten etap. Bunkrem. To co dalej?
Co dalej? Bo nie widzę zbytnie zastosowania do tych przedmiotów, które mamy w tej chwili. Kompletnie nie widzę. Tutaj nie ma nic. Mamy tych... teksty? Ej. Ramka pszczelarska, ramka zawierająca węże. Mamy również heksy. Łączyć nie możemy nic. Mamy telegram. Wiecie co? Jedynym miejscem, które miało heksy, ja te heksy zauważyłem. Było tutaj. To było to miejsce. Tylko... no właśnie. Tutaj jest w ogóle sens. Bo, no, sensu tu zbytnio nie widzę. Jest wejście, ale tylko wejście. O. Dobra, czyli dwie miejscówki mamy odhaczone. Znaczy, w sumie tu wszędzie są heksy, ej. Hiro. Tu są wszędzie heksy. Tu mamy jakąś literkę A. Jasio miał dwie niebieskie kulki. To tutaj nie zadziała. Haczyki też nie. Ma takiej opcji. No, próbuję teraz wszystko, bo... bo nie wiem, co tu może być potrzebne. Zobacz. Też nie. Serce? Serce. Miecz i A. No to byliśmy. Co może oznaczać symbol A? Pomysł, moi drodzy? Jeżeli chodzi o to szydło, to moglibyśmy spróbować właśnie podejść tutaj i spróbować otworzyć zamek, ale to też nie bardzo. A może? Klucze nie zadziałają, na pewno. Tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trochę tego nie rozumiem. Czy my gdzieś tu możemy mieć coś, co może nam pomóc z tym? Ten wzór nam raczej nie pomoże. Ramka pszczelarska też nie. O co tutaj chodzi? Jak to może działać? A, tu jeszcze dalej wchodzi. Raz, dwa, trzy. Dobra, rozumiem. Ogarnąłem, kochani.
No i tak, tu pewnie bi procesor. I ramka pszczelarska. Teraz nam się odblokowało to. I rozumiem, że musimy odwzorować ten wzór. 3192. Nie da się. O Jezus. Nie, nie, proszę. Żyje. Ojejku. No nie mówcie. 3192. To będzie dramat. Ojej, nie w tą. 1 9 2. No ale tu jeszcze inne trzeba, kurde. Ej, no ja sobie muszę zrobić screena tego. F12. Kolejny screen leci. Będzie porażka. Jeszcze raz. Dobra. Damy radę. Jak nie my, to kto? 3, 1, 9, 2. I to już by było tu git. Teraz U. Musi być tutaj. Ja bym sobie zrobił, bo tutaj będzie tylko pusta kratka. Ja bym sobie to zrobił w ten sposób, żebym sobie teraz to przestawił tutaj. Nie jest to. Wiem, U. U ma być tu. Pusta kratka ta ma być tutaj. I musimy całość teraz przerzucać. Nawet w ten sposób. Dzięki temu. O, tak jak teraz, tylko nam teraz ta kratka tu wleciała niepotrzebnie. Zrobię ją teraz, przełożę w ten sposób. Tu już mamy dwa rządki w porządku. Tu ma być E. Tu w ogóle trzeba to trochę w dół. Dobra. O, tak jak teraz jest E. Tu ma być lambda. Okej. Ma być lambda. I teraz tak. LK. Ma być na samym końcu. Tutaj. Ej, to nie jest trudne do zrobienia, mi się wydaje, wiecie? Odwrotnie. Zróbmy to tak. To ma być tak i mamy to. Tak? Nie. Tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest pół. 3192. Teraz pytanie, albo to jest źle zamienione. Może być to źle zamienione. O. Tak. Dla chcącego nic trudnego. A, o Jezu. Zawał. Zawał. Myślałem, że jeszcze raz będę to robił. Uff. Dobra, udało się. Co to w ogóle jest? Co my tu wybraliśmy? Greka starożytna. Greka starożytna. I nie widzę dalszego zastosowania do tych przedmiotów. Może byśmy poszli drogą.
To jest ten samochód. I tu będą pszczółki. To nas nie interesuje w tej chwili. Tu byliśmy, tu chodziliśmy. Tu wszystko już wzięte. Tak, tu już jest wszystko wzięte. Pszczółki też już nas nie interere, ani kici kici. Jedynie co, to chyba nas tu nie było. Tylko pytanie, czy tu w ogóle jest sens wchodzenia? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Kurczę. Byłbym skłonny zaryzykować i pójść w tej chwili spróbować przynajmniej. Przynajmniej spróbować być może tą książkę antyczną włożyć koło miecza. Być może jednak coś by to dało, no bo tutaj wszystkie anomalie, które mieliśmy zrobić, wszystkie zadania, wszystkie zagadki mamy zrobione. Miecz wzięty, prąd oczywiście jest. Nie wiem do czego było nam potrzebne to ziarenko do zrobienia. Bo tam teoretycznie nic nie dało. Teoretycznie. A być może po prostu czegoś nie zauważyłem. Być może po prostu czegoś nie zauważyłem. Dobra. Ancient, może tu chodziło o starożytną Grekę. Si. Ja tu nie widzę, czy mi się nagrywa ładnie. Dobra. Podróż dopiero się rozpoczyna. Przede mną nowe życie. O kurde. I co, i koniec? Żartujecie sobie. Spartoliło się tłumaczenie. Był tylko luk. Ciekawe. Ej, to byśmy się w jeden odcinek wyrobili z tym? No dobra, ale po co resztę rzeczy? Haczyk? Po co hełm? Po co rozgwiazda? Po co klucze do mojego domu? Po co telegram? Moi drodzy, no mamy jeszcze trzy części. Tylko wydaje mi się, że następne mogą być troszeczkę dłuższe. Oczywiście, jeżeli wam się to podoba, no to piszcie, bo mnie gra zaintrygowała, ma fajne zagadki, nie ma tych zagadek irytujących. To jest najlepsze. Być może pozostałe części są troszeczkę lepiej zrobione, bo no to UI to tak... No średnio mi się podoba. Nie będę was oszukiwał, że średnio mi się to pod tym względem podoba. Ale myślę, że ten save, ta gra tutaj, jeszcze skrywa jakieś easter eggi, których my do końca nie zauważyli. Takie mam wrażenie, bo te przedmioty naprawdę wątpię, żeby były tak po prostu z siebie tutaj pozostawione. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Dobra, jeżeli macie jakieś pomysły co do nawet tej gry, w sensie co możemy zrobić z resztą przedmiotów, piszcie w komentarzach, ja postaram się wam niedługo podpisywać na te komentarze, bo naprawdę teraz to mam straszną lipę. Ale no, spróbuję. I co? No i widzimy się w następnych odcinkach właśnie z Magnus Failor. To ogólnie z serii Magnus. Magnus Failor to jest ta część. Mamy jeszcze dwie części Magnus i jedną nie Magnus. Jedna nie Magnus. Jedna w ogóle całkowicie się inaczej nazywa. Bo to widzę, że tutaj sobie siedzi. Tak samo to. No to mamy same errory. I nie wiem, o co z tym dokładnie chodzi. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Dobra, trzymajcie nas jeszcze, no i co? Zapraszam was do komentowania, zapraszam was na Discordy i tak dalej. Itp. Trzymajcie się raz jeszcze. I do zobaczenia. Hej, hej!